Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls 3. Tak się okazało, to nie jest trup, to jest, kurde, krab, który nas spokojnie możemy zaatakować. Ale to za chwilę. Uwaga, co się wydarzyło poza nagraniem? Poza tym, jak widzicie, mam full butelkę Estusa. 12 butelek zwykłych, 3 butelki popielne, czyli łącznie jest 15 fragmentów do znalezienia. Polatałem wszędzie, gdzie tylko mogłem i je odnalazłem. Dodatkowo okazało się, że też mam już zebrane wszystkie piromancje, ponieważ pamiętacie ten jeden przedmiot, który był między drzewami? Na początku twierdzy Farona, to była piromancja, którą mogłem sobie zgarnąć, ale wtedy jej nie zgarnąłem, bo coś mnie rozproszyło. A była to piromancja żelaznego ciała. Piromancja rozpalająca wewnętrzny płomień. Żelazne ciało zapewnia zwiększoną absorpcję, obronę i odporność, lecz o wiele więcej waży. Raczej nie nadaje się do przepraw przez mokradła, co więcej może być przyczyną jego odrzucenia przez lud wielkiego bagna. Tak, to znalazłem. To była ostatnia piromancja w grze. Tu ma też nowy cud, leczenie dystansowe. Cud odkryty w ostatnich dniach Lotrik, rzuć światło, które uleczy wszystkich znajdujących się w miejscu, gdzie padnie, nawet ci, którzy zapomnieli już czułość i nagrody Księżniczki Słońca, starali się wspominać jej obraz. Krążące zaś o niej opowieści, choć niewątpliwie dziecinne, były z pewnością prawdziwe. To pamiętacie, gdzie gadaliśmy z Lepem, chyba tak się nazywał. To tam właśnie było to, tylko nie miałem schodzić tam, że skoczyłem na typa, tylko tam obok po prostu na dół musiałem spaść i tam właśnie było to schowane. I tu jeszcze burza z piornami. Cud bezimiennego króla, sojusznika starożytnych smoków. Przyzywa rozszalały żywioł błyskawic. Ten dawny król, zabójca smoków i istny bóg wojny, ujarzmił smoka burzy, który do końca życia towarzyszył mu jako wierzchowiec na polu bitwy. Ten cud opisuje zapewne ich wyjątkową więź. To jest to, co on używa, wiecie, takie dupnięcie dookoła, te... Myślę, że zrobicie jakąś pokazówkę wszystkich tych saklęć, jak to wygląda. Ale to może... jako jakiś, nie wiem... może w ostatnim odcinku, zanim będziemy walczyli z final bossem. Ma kumpla. Teraz powinien tą kipiel wykorzystać. Trzeba się przedłużyć tak, żeby to było, wiecie, rozwinąć. No, bo oczywiście, o jasne, jeszcze ten mi się włączył. To mówię, nie. Jak on to przeżył, nie mam pojęcia, nie? Ale nic nie. Aż to wyklejmy, okej. A rzućmy to. Spróbujmy stracić tego łucznika. Przedmiot. Bo w tym odcinku oczywiście eksplorujemy te głębiny obrazu, a potem lecimy dalej z Delcykiem i mięsem pierścienia, ale to momento. Zobaczmy, może na nie uda mi się wam pokazać, jak działa ten taki piel chaosu. No proszę, ich jest więcej. Ciekawe. Wyjdź. Proszę bardzo, widzicie, mamy głębinę. Bardzo ładnie sobie potrafi wybuchnąć. Niestety jedynym minusem tego zaklęcia jest to, że ono się kastuje. Może nie długo, tylko ono
No wiecie, to nie jest mina, która się detonuje, kiedy ktoś na nią wejdzie. Ona się detonuje po prostu po czasie. Na nieruchome cele jest dobra. Na takie, które się ruszają też, tylko muszą bezpośrednio w to wejść. A jak wiadomo, no to czasami trudno, żeby bezpośrednio jakiś cel wlazł. Dlatego ja wolę właśnie piromancje, które potrafią trafić bezpośrednio w cel. Uuu, nagłe zamrożenie, proszę. A to ciekawe, bo już dostałem trofeum za wszystkie zaklęcia, a to jest zaklęcie, którego nie miałem. Tworzy chmurę mrożącej mgły. Jeden z czarów, który pozostawił po sobie w namalowanym świecie młody czarodziej Sullivan, tworzy chmurę mrożącej mgły. Sullivan urodził się i wychował w obradzie, lecz jego mroźna ojczyzna nie przyniosła mu korzyści, nigdy bowiem nie zaznał straty. Okej, to jest chyba to samo, co już było w tym, co było przy lodowej broni. Tu? Czy to będą drzwi? Już to widzę. Chyba, że muszę to roztopić. Tak sądziłem. Okej, czyli tutaj było tylko takie zaklęcie schowane, nic więcej. Zaraz sobie pokażę na flaszkę. O! Webina już tu była? Nie jestem pewien. Nie, nie było jej. Okej, to chyba, może faktycznie tam coś było, w sensie coś ala, wiecie, taki przełącznik iluzji? Czy coś takiego? Bo nie widzę innej opcji, dlaczego tego wcześniej nie widziałem. Bo tutaj wiadomo, nie ma takiej opcji jak w dwójce, że musimy mieć taki specjalny przedmiot, który nam pozwala widzieć iluzję. Ale to w sumie oko kapłanki tylko działało w Eleum Lois, no ale wiecie, coś ten deseń, nie? Aj, to jest ta drabina z samego tego. Tutaj ja. Strasznie drogie. Co konkretnie? Tu. Przed tobą wspaniały widok. No, może góry, ale nic więcej. Przed tobą drabina. Wow, to ty nie powiesz. Dobra, zobaczmy, co takiego skrywa. Myślę, że będzie skrót, kurde, na dół, ale nie. To jest z dołu przejście gdzieś na górę. Ale kto wie, może to będzie skrót. Gdzieś indziej. Zobaczymy. Jezus, to powolne wchodzenie. Ja już tu kogoś widzę. O, a nie, to tylko trawa. Sztaba tytanitu! Dobra, no to z tym się zgodzę. To faktycznie jest drogie. Ha, i tu jest po prostu teraz powrót. Tutaj, gdzie już to znamy. Okej, dobra, no to ja w takim razie odpuszczam. Wracamy sobie na dół. Wolę zjechać. Też to troszkę zajmie z takiej wysokości, ale wolę to niż powrót do ogniska. Bo niestety, ale to jest ten problem, bo użycie kości wiodącej do domu, czy nawet tego fragmentu krętego miecza i teleportacja do ogniska jest równoznaczna tak jakby z tym, że usiądę przy tym ognisku. Nie? W sensie, wiecie, przeładowuje się lokacja i wrogowie się odradzają. Więc ja tam wolę jednak się tak właśnie troszeczkę szybciej, wolniej dostać. Kolejny krab. To pytanie, czy on tu się respią, czy kilka się. Masz. Specjalnie dla ciebie. A propos tego płomienia drugiego, który mam na podrędziu. Niestety, tak jak sądziłem, nie stakują się te zgarnięte rzeczy. Czy rzeczy te echa. Chyba echa śmierci. One się nie stakują. No, skąd? Co, stamtąd? Stamtąd! Skubany. Echa śmierci, licznik dochodzi do 12, wtedy pojawia się nam to taka aura dookoła nas, że możemy wykorzystać zdolność płomienia. Jeśli usiądę przy ognisku, nic się nie stanie.
Jeśli natomiast przy tym, nie przy ognisku, tylko jeśli zmienię, na przykład teraz zmienił na tarczę, albo bym na przykład teleportował się gdzieś, albo nawet tym fragmentem miecza przeładował całą lokację, licznik tego płomienia się resetuje. I tak jak sądziłem, nie możemy tego stakować. Czyli nawet gdybym zabił 24 osoby z rzędu, tylko jednego Estusa, znaczy osoby, po prostu 24 przeciwników bym zabił z rzędu, tylko odzyskam jednego Estusa. A szkoda, bo to akurat byłoby dobre, gdy dało się odzyskać, właśnie dało się stakować ten przedmiot, no ale że się nie da, no to trudno się mówi. Okej, okay. Powodzenia mówisz, no to na bank będzie boss. Już to przygotuję zasiew chaosu. Tam jest wilczek. Jest wielki grób. Jest typ. Stróż grobu czempiona. Ale coś mi się też, to jest takie, wiecie, trochę dopowiedzenie, jak można było sobie wyobrazić walkę Artoriasa i Sifa, nie? W duecie. Jakoś tak to pewnie wyglądało. Dobra, podejście numer kurna 3. Jest oczywiście ogarnięte od samego kurna początku. Zobaczmy jakiegoś takiego durnych wilczuszków. Cholernych przydupasów. Dziękuję. Teraz ty. Przywitaj się z moimi samymi szponami. Ładnie! Pięknie! Zdjęty podwójną serią chyba. Tyle wystarczyło. Teraz czekać, że wystarczy się na tego drugiego filmu. Weszła jedna seria. Ja się bardzo się jeden ze sernych filmów to pierdalał. Ja to nie widział. Zasięgu ciosu. Dawaj. No! Boże, do 3 razy sztuka! Kości czempiona, ciekawe. Co to jest to w ogóle? Rycerz albo duet? Zbliża się rycerz biedaczysko? Niby staruszek? Tak, staruszek na pewno nie. Wiadomość. A to jest tutaj wiadomość po prostu. Ciekawie jest akurat. Dobra, dwie poprzednie walki wycinam, bo nie ma sensu marnować na to czasu, nie? Dobra, tutaj wracamy do miecza. Zobaczmy te przedmioty. Tu są kości. Spal w kapliczce i odblokuj rozgrywki nieumarłych. Okej. Okay. Zwęglone, lecz ciepłe kości czempiona. Spal je w kapliczce zjednoczenia, by móc wziąć udział w rozgrywkach nieumarłych. Dawno temu nieumarli zorganizowali walkę, świętowali w ten sposób swój stan i chronili drzemiące w nich resztki duszy. Tak oto zrodziły się rozgrywki nieumarłych. Szlachetność nieumarłego mierzy się w zgonach. Czyż dla takiej istoty istnieje większa nagroda od walki, która nie ma końca? No, taka trochę Valhalla, powiedzmy. A, tutaj jeszcze zróbmy ten opis. Bo zebrałem to, a nie ogarnąłem opisu w poprzednim odcinku. Mały sztandar emisariusza. Mały sztandar używany w dawnych czasach przez emisariuszy Lorda Gwyna. Skieruj się w kierunku klifu i unieś sztandar wysoko, aby przyzwać środek transportu. Pigmejom, którzy zdobyli mroczną duszę, władca podarował miasto pierścienia, odosobnione miejsce na końcu świata oraz swą ukochaną najmłodszą córkę, obiecując jej jednak, że pewnego dnia po nią wróci. I teraz pytanie, czy faktycznie Gwyn chciał wrócić po swoją córkę, czyli po Filianor,
Czy to było tylko takie puste gadanie? Dobre pytanie. I tu, waleczne serce. Broń, którą niegdyś nosił czempion rozgrywki Newmaru. Jest to specjalny zestaw miecza o szerokim ostrzu i lwiej tarczy. Czempion walczył niestrudzenie, dopóki doszczętnie nie postradał rozumu. Ostatecznie pozostali przy nim tylko jego giermek i samotny wilk. Lwia godność. W postawie tej normalny atak powoduje wypad z uniesioną tarczą, a silny wyprowadza uderzenie tarczą połączone z rykiem lwa. Okej, okay. Zobaczmy to. Ciosy po prostu. A nie, dobra, mamy takie na przemian. Miecz i tarcza. To jest też taka. To jest. No, specjalny prosty miecz, dokładnie. Silny cios. To jest takie pchnięcie albo cięcie po nogach. A specjal, czyli tak jak on stał, czyli. No, tu mamy to cięcie z wypadu, albo. Wypnięcie z tym. Ciekawe, czy to ten ryk faktycznie zadaje jakieś obrażenia. To jest dobre pytanie. Dobra, ale te szpony to mi zrobiły całą walkę tak naprawdę. Może. Ja też muszę wiadomość zostawić na tego typa, nie? Dobra, dawaj. Nie, tak. Tu wiadomość. Więc gest. Skok z radości, że wiecie, że się zajebiście to sprawdza. Ale na serio, no co to królowie zrobiło mi całą bitwę tak naprawdę? Ej, what? Ej, czemu jest, kurde, set czarnego rycerza w tym geście? Jak ja na sobie przypatrywacza. Come on. Dobra. Zanim jeszcze polecimy do miasta pierścienia, to bym sobie właśnie spalił i sprawdził, co to są w ogóle te rozgrywki umarłych. Choć nie powiem, trochę się domyślam. Zobaczmy. Fragmentu nie spalę, bo nie można rzucać bardziej, ale tu. Spal kości czempiona. Rozgrywka nieumarłych. O, tak jak sądziłem. Proszę. Dobra. Pojedynek, jeden na jeden, czyli śmierć. Używanie jest tutaj zabronione. Popielnej ograniczone. Dwóch. Każdy stara się tylko o siebie. Walcz o najwięcej zabłysk przed upływem czasu. Używanie butelki popielnej jest ograniczone. 4, 6 bójka. 4 lub 6-osobowa bójka. 2 na 2. Okej, 3 na 3. Koop. 2 na 2 lub 3 na 3. I pojedynek. Okej. Wygląda to spoko. Ale pomysł po prostu jest to taki matchmaking, nie? Nawalanie się z ludźmi. Ale nie powiem, to mogło być naprawdę spoko. Choć ja osobiście wolę na przykład walczyć po prostu, bo też umówmy się, ilu ludzi to odblokuje, nie? A taki atak to jest coś lepszego, choć... Boli mnie fakt, że niestety, ale nie wszyscy gracze faktycznie chcą walczyć z tym... Z tymi, którzy ich najeżdżają. I nie mówię teraz o Mrocznych Duchach, nie? Tylko o ASI, tylko właśnie o graczach po prostu. Weźmy pod uwagę na przykład w Irytylu, jak walczyłem z typem, to gościu cały czas ode mnie uciekał. Cały czas. Specjalnie stałem, czekałem, czy parę z przeciwnikami, czy coś. Po prostu stałem, czekałem, on ciągle uciekał. Ja ciągle za nim. I się okazało, że gościu sobie po prostu biegał, tylko zamiast grać normalnie, to sobie go po prostu z nieskończoność, bo stwierdziłem, dobra, jak nie chcesz walczyć, to ja się zacznę na ciebie nawalać. I zacząłem go nawalać. I co? I w ogóle mu życie nie schodziło. Włączył sobie po prostu nieskończone życie i tak biegał po całym Irytylu. I jakby, żeby ktoś nie robił hipokryzji. Ja też, fakt, mam nieskończone życie. Mogę je włączyć na trainerze. Ale ja w walce z innym graczem nigdy bym tego nie włączył. Bo walka ma być honorowa. Ani życia, ani kondycji, ani nieskończonych punktów skupienia. Nigdy bym tego nie włączył podczas walki. Ani żadnej odporności absolutnej na jakiś efekt. Walka ma być uczciwa. A tutaj właśnie, poza nagraniem, zauważyłem, że mogłem zapytać o miasto pierścienia, więc zapytajmy. Jeszcze zobaczmy, czy powie coś nowego. At the close of the great... Nie, to już mówiła. Więc zapytajmy o miasto pierścienia. Why, where did you hear that name, love? Oh, it doesn't matter. I'll tell you what I know. The Ringed City is said to be at World's End. Past this heap of rubbish, as far as one can go. But you'd better think twice. The Forsaken Ringed City was walled off by the gods to contain the pygmies.
And the dark soul is better left well alone. Don't run off and die, love. It's a nicer view with you in it. Ciekawe, że nie tam gdzieś widzi, jak się tam nawalam z przeciwnikami. Dobre pytanie. No okej, okay, powiedziała, co wiedziała. Lecimy w takim razie do samego miasta. Może wejdźmy tam z Naginatą może. Czekaj, czy będzie na kascence uwzględniona. Mam nadzieję, że tak. O, może tak. Naginata i tarcza. To się lepiej prezentuje, mam wrażenie. No, ewentualnie tak to będzie wyglądało. Okej. Okay. Pokaż mały sztandar emisariusza. Dobra. Podobnie jak w Lotrik widzę. Miasto jest pewnie gdzieś tam. W sensie nie tu, tylko gdzieś tam, w cholerę. No chyba, że jest gdzieś tam na dole. Bo wyżej... Wyżej raczej nie, bo z wyżej to my żeśmy przyszli. Zakładam, że gdzieś tam w tym kraterze pewnie będzie. Okej, okay. Pokażmy sztandar w takim razie. Pewnie znowu te takie demony przylecą. Jakby, jak one to widzą, to jest takie moje pytanie. Dokładnie. Widok ładny. A tak jak sądziłem, wewnątrz tego krateru jest. Zresztą teraz to jest krater, a wcześniej to pewnie było po prostu zejście tutaj pewnie. Dobra, no niestety na kascence nie było widać ani tarczy, ani Naginaty. Szkoda. Ale piękne to jest. Aż te screen nawalne. To jest piękna rzecz. Żeby tylko, że... Miasto Pierścienia. Żałuję tego, że screeny właśnie w tym na Steamie nie mają opcji, żeby usunąć interfejs. W sensie mogłem go sam usunąć, ale wiecie, że to się automatycznie nie usuwa. A dla samego screena warto. O, tu nawet lepszy jest. Dobra, może tak, o. System. Interfejs, gdzie to? O, tu. HUD, wyłącz. Okej. Okay. Pstryk. Teraz włącz z powrotem. Dobra. No i co? Zobaczmy, co odkryjemy. Tam już ja szczurkę widzę. Dzień dobry. O! 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 Okej. Okay. No to już wiem, skąd akcja z miniaturki. Jeszcze z miniaturki, akcja w intrze, bo tam też była taka akcja, że jakby widma tak jakby powstają z grobów i będę czekał, gdzie to będzie. To już wiem. Przywołuję. Już tutaj będą strzelać? Tak, już tutaj będą strzelać. Balon jedną albo dwie serie i dają się siana. Zyskujemy duszę oczywiście. Tu się schowam za nagrobkiem. Z tyłu. Nic tam nie ma. Trzy serie. Dobra. Idziemy dalej. Wiecie, jak jest prawda, że znaleźć takie miejsce, żeby mnie żaden nie trafił, nie tylko kilku, nie? No to było chujowe, niestety. No nie próbuję tarczy tu wyciągnąć, nie? Bo to się będzie mijało z celem. Przecież ja dostanę
3 strzały na tarczy, ja już leżę. Dobra, w sumie mogę, czemu nie? Nic lepszego nie mam do roboty. Szczurkę przy okazji może uda się zabić. Dobra. Migoczący tytanit i łuska z tytanitu. Okej. Okay. A kto wie? Ej, a to może to jest właśnie sposób? Właśnie nie biegnąc, biec do niego, tylko tutaj, bo teraz chyba na plecy mu wyjdę. Myślałem, że tego na stałe przyzwie, ale nie. Dobra. Mamy gościa. Tutaj jest taki typ. Dobra, teraz mogę stąd zgarnąć fanty. Które on uniemożliwiał mi zebranie. Których zebranie on mi uniemożliwiał. Przed tobą skarb. Naprawdę? A, rzeczywiście. Skryte błogosławieństwo. A, szczerze. Już tam możemy dupnąć tak, golnąć tak i zabrać z powrotem. Spoko. Co jest tutaj? Duża dusza zmęczonego wojownika, czyli tak sobie. Tu. Dwie grudki tytanitu, czyli znowu tak sobie. Tu. Żar. No. Mogę to zawsze odkupić. Albo samemu pomnożyć, więc... Szczególnie jakiejś skarbów tu nie było, ale... Typ zabity to najważniejsze. Dobra, tam się na pewno będę musiał dostać, tylko jak? W sumie osobna kwestia, gdzie mam iść teraz? Tu typa zabiłem, stąd przyszedłem. Gdzie teraz? Tu nie ma dalszego przejścia. Chyba, że... Nie. Hej, już myślałem, że będzie iluzja. Dobra, tutaj na dół. O, tam ominąłem skarb w ogóle. Dobra, dziękuję. Przecież jak tak chodzę, to może będę z tym płomieniem chodził? Żeby te echa dusz zdobywać, czy tam echa śmierci? Co ja tu ominąłem? Dużą duszę może błogosławionego, przygnębionego rycerza, czyli... Nic szczególnie istotnego, ale... Jak już zobaczyłem, no to wolałem to wziąć. Dobra, no tu jak zeskoczę... No to zginę, jak nic. Ja tu jest tylko wejście na górę do tego typa właśnie, żeby jakby go flankować. To jest tyle. Tylko pytanie, czy on się będzie odradzał. Mam szczerą nadzieję, że nie. A tutaj coś jeszcze jest. Rozkwitający zielony pąk. No, powiedzmy, że to jest dobre. Też tego mogę mieć na pęczki. Dobra, to jest zemsta. Zemsta. No, z tym się zgodzę nawet. Tu, to jest tylko kamyk. Tu. A tu jest zejście normalnie, Boże! Jestem ślepy. A pomimo tego, że nasze okulary. Dobra, tu. Many of us are by the fire, forsaken. I speak of thine kind and mine. Behold this city. We are kindred, but like two eyes which gaze upon the other. Fear not the dark, my friend. And let the feast begin. One was a wayfaring knight on an endless, forbidden search. Only the abyss granted closure, if not reunion with his beloved.
Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Many of us are by the fire, forsaken. I speak of thine kind. Behold. To już się powtarza. Teraz się trochę zląkłem, szczerze mówiąc. Nie wiedziałem, co gada, ale nie wiedziałem, kto gada, ale jak zobaczyłem, co gada, to się zląkłem trochę bardziej. Uważaj na lewo. Faktycznie. Okej, on nie jest jakiś szczególnie trudny, widzę. Ładnie. Serio, ciasto z łajna? Dlaczego? Dlaczego to? Już urnę błyskawic mogłeś zostawić. Nie, musiałeś zostawić ciasto z cholernego łajna. Boże, ja mam cię w plecy. A, tam ktoś jest. Proszę, proszę. O! Bo nie, o tego chodziło. Poszedł. Kamień oczyszczenia. Ej, oni mają chyba tak samo odporność na krwawienie, że jeden cios nabija im całość, jak tak patrzę. O, gnicho! Ciekawe. Kurde, tak wcześnie? To jest pewnie skrót, co nie? Dokładnie. Dobra. Jak się nazywa to ognisko? Wewnętrzny pierścień murów. Oj, tu jestem. To jest ten? Lep? Chyba tak. Czołem. Oh. Well, fancy meeting you here. A true blessing that we should seek the same place and find ourselves standing here together. I've got the last of my brew. Let's have our own little toast with it. To my search, and to your duty, and to the joy that lies before us. All right then. Bottoms up. Now, I'm off in search of the purging monument. Once I find it, everything will come back to me. Who I was, what I lived for, what my name was, and what terrible grudges I held. I don't know. I just have this feeling that that's the kind of man I was. Oh, don't hold it against me. I only think I was. Now. Okej, to już się powtarza. Okej, czyli teraz rozumiem, muszę sam znaleźć ten monument i mu po prostu powiedzieć, gdzie jest. I dobra, teraz taka miała rozkmina, bo on ma głos Patchesa. To jest albo przypadek, albo to jest Patches. Moje pytanie brzmi, jeśli to jest Patches, to czy on stracił, czy na pewno stracił pamięć przez klątwę nieumarłych? Ale, czy... Co mi klątwę rzuca? Kryształ klątwy ma sobie. Dobra, ale wracając, bo nie dopowiem za chwilę. To on przez klątwę stracił pamięć. Ale no, wychodzi na jedno to samo. Co będzie, kiedy ja faktycznie pozwolę mu tę pamięć, czy pozwolę, bo mogę mu tę pamięć odzyskać? To jest intrygujące. Jest to klejnot. Spoko. Uważaj na twardy wróg. Ej, ale zajebisty strój. Ja go chcę. Daj mi tę zbroję, proszę cię. Ja chcieć tę zbroję. Kaptur rycerza pierścienia! Okej, czyli mamy już na głowę.
Dopóki nie zbiorę całej, to jej nie zakładam, ale jak zbiorę, to będziemy się w tym bujali do końca DLC-ka. Bo to jest dama krwi, czyli nic mnie interesuje. Okej, okay, ten skok był interesujący. O! Dobra, mamy full. Full płomienia, to sobie... Zgarnijmy z nosa. Tu jest ten, co się... Klątwą trochę za bardzo... ...reagował. Może jedna rzecz, która jest irytująca a propos kamieni oczyszczenia, dopóki nie mam te... Niby zmniejsza natężenie, ale to jest figa. Ja tego nie mogę użyć w ogóle. Tylko żeby wyleczyć efekt pustego. Nic więcej. Jak ja mam użyć, kurde... Jak ja mam mieć większą odporność na klątwę? No poza oczywiście używaniem pierścienia i chyba będą się do niego wrócić. Okej. Okay. Ciekawy wróg. Ciekawy czytaj dziwny, bo... Rozwalam go szybko, a on jedyne co umie zrobić to... ...się podleczyć ewentualnie. Tutaj tylko przejście między sobą, nic więcej. Co jest na dole zatem? Okej, okay, któryś mnie tutaj zaczął bić. To nie jest on! Dobra, gdzie jest ten cały kapłan? Tu. To chyba jest kapłan. A nie, to jest ten trup, co go tam zrzuciłem. Gdzie jest ten gościu? Nie tam. Co, tu? Sekret? Nie! Ej, to kupmy, tego nie potrzebuję. I teraz dwóch na nas? Co, come on! Tajemnica. A tu jest jeden! Gdzie jest kolej? Nie tu. Jeśli się ich nie pozbędę, to nie walczę z tym gościem, bo to po prostu się mija z celem. Gdzie jest jeszcze jeden? A tu się schował! Jak go mam zabić? Tak, no to miało dość niskie szanse na powodzenie. Dobra, takim trochę średnio optymistycznym akcentem w takim razie zakończymy odcinek. No a w kolejnym przywitam się z wami już na miejscu. Myślę, jak pokonam za tego rycerza, tych durnych kapłanów, czy oni tam są. No cóż. Jesteśmy coraz bliżej ukończenia DLC. To mi się bardzo podoba, bo im bliżej do końca DLC-ka, tym bliżej do końca też gry. Bo de facto jedyne, co musimy teraz zrobić, to odstawić wszystkie popioły na miejsce i iść na final bossa, bynajmniej fabularnego. No jeszcze zobaczyć zakończenie, no ale to wiadomo. Zakończenie chcę jeszcze pokazać osobno. Tak więc ode mnie to tyle, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Dark Souls 3.